Jak skorzystać z tej infolinii? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Wystarczy zadzwonić pod numer 22 34 0255. To jest właśnie numer, pod którym działa infolinia prowadzona przez ZUS w sprawie właśnie świadczeń rodzinnych, które mogą być przyznawane ukraińskim uchodźcom, którzy przybyli do Polski w wyniku inwazji na Ukrainę po 24 lutego. Konsultanci pracujący w tej infolinii będą ją obsługiwać zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim w godzinach od 8 do 18, od poniedziałku do piątku. Udzielą oni informacji na takie pytania, jakie właśnie są te świadczenia, o które mogą się ubiegać Ukraińcy i jakie są warunki, które trzeba spełnić, żeby takie świadczenie uzyskać. Ukraińcy, którzy tam zadzwonią, dowiedzą się także, jak wypełnić i wysłać wniosek, a także jak zarejestrować się w platformie usług elektronicznych ZUS. Oczywiście informacje te są także dla nich dostępne w placówkach ZUS-u i także po wysłaniu maila na adres ua@zus.pl. No i przyjrzyjmy się, jakie są wybrane tak naprawdę najważniejsze świadczenia, o jakie mogą się ubiegać uchodźcy z Ukrainy. To są cały pakiet tak naprawdę świadczeń rodzinnych, w tym m.in. 500+, ale też specjalna zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, znana jako becikowe, czy świadczenia w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego dla Ukraińców. Mogą się oni także ubiegać o świadczenia takie jak dobry start czy dofinansowanie żłobkowe, ale warto wspomnieć w tym miejscu, że koniecznym do tego, żeby się zgłaszać po takie świadczenie, jest karta pobytu z adnotacją o dostępie do rynku pracy i numer PESEL, który teraz w punktach recepcyjnych jest przyznawany wszystkim uchodźcom.